Środowy wieczór dla Czerwonych Smoków z Pniew miał być okazją do przełamania złej serii meczów bez zwycięstwa we własnej hali, która wynosiła już 8 spotkań. Naprzeciwko Red Dragons stanął zespół Red Devils Chojnice. Zaległe starcie drugiej kolejki Stadskor Futsal Ekstraklasy rozpoczęło się od naporu gospodarzy. Pierwszą okazję do strzelenia bramki miał Michał Roy, ale nie zdołał on skierować piłki do siatki w sytuacji oko w oko z bramkarzem. W 11 minucie dobre podanie z rzutu rożnego otrzymał Andrzej Baklanow i bez zastanowienia oddał atomowe uderzenie na bramkę chojniczan, zapewniając prowadzenie Czerwonym Smokom. Przed przerwą swoją okazję mieli goście. Z obroną gospodarzy zabawił się Nikita Storożuk, ale piłka po jego lobie minimalnie przeleciała nad poprzeczką i do połowy prowadzili Pniewianie. Po zmianie stron gospodarze nie zwalniali tempa, a bramka wisiała w powietrzu. W końcu piłka zatrzepotała w siatce po strzale Mateusza Kosteckiego z najbliższej odległości, ale arbiter dopatrzył się faulu zawodnika z Pniew i na tablicy wyników w dalszym ciągu było 1-0. Chwilę później w szeregach Red Dragons nastąpiło prawdziwe trzęsienie ziemi. Nieczystego zagrania dopuścił się Adrian Skrzypek, a z racji tego, że miał on już na swoim koncie żółty kartonik, nie mogło się to skończyć niczym innym, jak czerwoną kartką i wykluczeniem. Do rzutu wolnego podszedł aktywny tego dnia Storożuk i perfekcyjnym strzałem doprowadził do wyrównania. 5 minut później na tablicy świetlnej było już 2-1. Efektem braku koncentracji w defensywie Czerwonych Smoków był gol Przemysława Laskowskiego, który dobrze odnalazł się w polu karnym i zmieścił piłkę w siatce. Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było długo czekać. Po strzale Nukriego Czumburidze golkiper wypluł piłkę wprost pod nogi Piotra Błaszyka, a ten nie pomylił się i ustalił wynik meczu na 2-2. Sytuacyjna piłka i będzie kołyska. Jeden punkt, który nam nic nie daje tak naprawdę, bo te remisy to tak naprawdę tylko mecz zagrany i nic tego nie ma. No ale walczymy dalej. Szkoda, że w końcówce nie udało się przechylić szali na swoją stronę, bo mieliśmy ku temu okazję. Ale przede wszystkim powinniśmy mecze u siebie wygrywać z sąsiadami w tabeli. Własne boisko, co prawda bez kibiców, natomiast trenujemy co na co dzień i powinniśmy lepiej się tutaj czuć. W drugiej połowie na początku strzelamy bramkę na 2-0. Jesteśmy ciekawi, dlaczego tam został odgwizdany faun. Nawet nikt z zawodników swoich nic nie protestował. Więc ciężko mi ocenić, tak? Byłem daleko od tej sytuacji. Wydaje się, że bramka powinna być dla nas uznana i tak naprawdę my byśmy mieli zamknięte. Po środowym spotkaniu Red Dragons Pniewy okupują 13 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Ich najbliższym rywalem będzie wicelider KS Konstrukt Lubawa. Początek wyjazdowego meczu w sobotę o godzinie 16. Zaległe spotkanie drugiej kolejki.